Witaj. Przyjrzyjmy się dziś ostatniemu z etapów finalizacji projektu, a mianowicie zawarciu umowy na wdrożenie projektu lokalnej sieci komputerowej. Umowa może być podpisana po zaakceptowaniu harmonogramu i kosztorysu. Musisz wiedzieć, że umowa zawiera trzy elementy: stronę tytułową, treść projektu oraz warunek umowy i akceptację stron. Na początku dokumentu znajduje się strona tytułowa, która zawiera istotne informacje opisujące projekt, np. daty zapytania ofertowego, daty otrzymania informacji, kontaktów z klientem oraz nazwy firm i dane kontaktowe. Następnie jest umieszczona treść projektu, na którą składają się streszczenie, wymagania sieciowe, wymagania otoczenia sieciowego, proponowany projekt fizyczny, proponowany projekt logiczny, plan realizacji oraz kosztorys. Możesz przygotować również prezentację ilustrującą projekt. Po prezentacji klient może zaakceptować projekt w całości, zażądać zmian lub odrzucić projekt całkowicie. Na końcu projektu są zawarte warunki umowy, akceptacje stron oraz podpisy. Pamiętaj, że musisz opisać wszystkie aspekty prawne umowy. Oto niektóre ważne klauzule w warunkach umowy. Szczegóły dotyczące terminu ważności wniosku. Obowiązki klienta do uzyskania pozwoleń lub innych zgód. Obowiązki wykonawcy w zakresie staranności i umiejętności świadczenia usług. Terminy zakończenia etapów prac, odsetki od zaległych płatności, czas wypowiedzenia zleceń na zamówiony sprzęt, zasady gwarancji, jeśli są na wykonane usługi, zasady wykonywania reklamacji. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.